Po raz pierwszy od 14 lat Stadion Śląski gości piłkarzy Ekstraklasy. Ruch Chorzów w roli gospodarza, a więc przedostatnia drużyna w tabeli, a po drugiej stronie lider Śląsk Wrocław. To oczywiście Śląsk jest faworytem. Już w czwartej minucie goście obejmują prowadzenie. Do siatki trafia Łukasz Bejger po wrzutce z rzutu wolnego Petra Szwarca. Wszystko zaczyna się zgodnie z planem zawodników trenera Jacka Magiery. Ale niebiescy wcale nie mają zamiaru składać broni i już w 15 minucie faul Patryka Janasika na Tomaszu Wójtowiczu. Po analizie VAR Paweł Raszkowski dyktuje rzut karny, a 11 na gola zamienia Daniel Szczepan. Trzeci gol Szczepana w tym sezonie i na Śląskim mamy remis 1-1. Przewagę w tej pierwszej połowie ma jednak ekipa z Wrocławia. Uderzenie z dystansu Patryka Olsena odbija Krzysztof Kamiński, który wrócił do ruchu po prawie 9 latach gry w innych zespołach. Śląsk obejmuje prowadzenie. Nauel Lejwa tuż przed końcem pierwszej połowy kończy ładną zespołową akcję. Kamiński pokonany po raz drugi. Wrocławianie do przerwy prowadzą 2-1. No ale po przerwie także gospodarze mają swoje szanse. To uderzenie głową Tomasza Podstawskiego przewędrowało tuż obok słupka. Jeszcze jedna wrzutka w pole karne. Wychodzi Rafał Leszczyński i nokautuje Daniela Szczepana. Jest żółta kartka dla bramkarza Śląska. Jest rzut karny. I po raz drugi Daniel Szczepan, który jest niezniszczalny, który przecież otrzymał potężny cios od Leszczyńskiego. Chwilę później pokonuje bramkarza Śląska, doprowadza do wyrównania. Daniel Szczepan ma już 4 gole w obecnych rozgrywkach. Ruch niespodziewanie remisuje ze Śląskiem 2-2. W końcówce jeszcze Michał Żuchowski marnuje piłkę meczową, a w doliczonym czasie gry Petr Pokorny za zagranie piłki po gwizdku sędziego dostaje drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, ale wynik się już nie zmienia. Niespodzianka na Stadionie Śląskim, przedostatni w tabeli Ruch Chorzów remisuje z liderem Śląskiem Wrocław 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.